We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Welcome everyone to witam Państwa na naszej sesji. Dziękuję, że jesteście Państwo z nami zarówno w sali w Katowicach, jak i online. Będę naszym moderatorem, ale jednym z współmoderatorów będzie Przemek, który oficjalnie Państwa powita. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, drodzy uczestnicy, zarówno zgromadzeni w Katowicach, jak i dostępni online, serdecznie witamy Państwa na sesji dotyczącej sieci polityki dotyczącej środowiska. Ja nazywam się Przemysław Typiak i reprezentuję Kancelarię Premiera Rzeczpospolitej. I chciałbym w imieniu Państwa gospodarza, w imieniu Polski, przywitać Państwa na naszej sesji jako jeden ze współmoderatorów. Głównym celem naszej pracy jest rozważenie zagadnienia połączenia między procesami toczącymi się w środowisku i w przestrzeni cyfrowej. To staje się coraz istotniejsze, szczególnie w kontekście szczytu cyfrowego. Ponadto chcemy przygotować konkretne zalecenia po naszym szczycie cyfrowym, wynikłe z rozwijającej się współpracy trwającej już od kilku miesięcy. Dlatego zapowiadam już także wydanie specjalnego sprawozdania z naszego posiedzenia, sesji PNA, dotyczącej sieci na rzecz polityki środowiskowej. Serdecznie witam naszych panelistów dostępnych online. Zachęcam wszystkich Państwa do dołączenia do nas na Zoomie i do zadawania pytań poprzez funkcję czatu. Po prezentacjach i po streamach będzie właśnie czas na to, by zadawać swoje pytania, bądź to na czacie, bądź poprzez podniesienie ręki w aplikacji. Chciałbym serdecznie podziękować rządowi Szwajcarii, jak również całej organizacji IGF-u, Szczytu Cyfrowego oraz organizacji UNDES-a, czyli Departamentowi Spraw Gospodarczych i Społecznych Narodów Zjednoczonych, za doprowadzenie do zorganizowania naszej sesji i za ogromny wkład w jej przeprowadzenie. Wreszcie chciałbym serdecznie podziękować współkoordynatorce Florinie i podziękować jej z góry za wysiłek moderacyjny. Dziękuję bardzo. A ja chciałabym powitać naszych prelegentów. Po prawej mojej stronie siedzi pan Juan Zhu, który jest dyrektorem pionu na rzecz zrównoważonego rozwoju. I od niego także kilka słów powitania w imieniu Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych Narodów Zjednoczonych. Dziękuję, szanowna pani moderator, dziękuję państwu. Dziękuję za zaproszenie na tą ważną sesję, która tak naprawdę wiąże się z dwoma ważnymi wyzwaniami. Przede wszystkim zrównoważonym rozwojem środowiska naturalnego oraz ucyfrowieniem. Chciałbym przede wszystkim podziękować Szwajcarii, ale także Polsce oraz innym krajom, które zgłosiły się jako wolontariusze, by zapoczątkować pracę nad organizowaniem tej sesji. Przecież wszyscy wiemy, jak ogromne wyzwania wiążą się teraz z ochroną środowiska naturalnego. Doświadczamy potężnych pożarów, burz, sztormów, ale także podnoszącego się poziomu wody. Wszystko to są naturalne zjawiska, z którymi musimy nauczyć się radzić. I teraz cytując sekretarza generalnego ONZ i jego wypowiedzi ze sprawozdania IPCC, jest to tak naprawdę czas na to, by zdać sobie sprawę, iż oto nadeszła ostateczna chwila, w której możemy zareagować. Ten kod, czy ten czerwony kolor, dotyczy światła ostrzegawczego dla całej ludzkości. W swoim raporcie sekretarz generalny wzywa do konkretnych działań na poziomie globalnym na rzecz ochrony klimatu i dekarbonizacji. Dlatego musimy uczynić wszystko, by chroniąc klimat, byśmy byli również w stanie wykorzystać rozwiązania
rozwój technologiczny, w tym przede wszystkim ucyfrowienie, digitalizację. I chciałbym wspólnie z Państwem porozmawiać na temat tego, w jaki sposób nowoczesne technologie, digitalizacja może przyczynić się do zdwojenia naszych wysiłków na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to właśnie najlepiej rozwinięte kraje, najlepiej rozwinięte przedsiębiorstwa muszą odgrywać rolę lidera, a także muszą być w stanie przewodzić temu nowoczesnemu procesowi. Pamiętajmy, że dzięki nowoczesnym technologiom i dzięki naszym inwestycjom w technologię cyfrową będziemy w stanie w znaczącym stopniu obniżyć emisję. Niektóre badania mówią, że nawet o 17%. Powinniśmy także robić wszystko, co w naszej mocy, by promować tak zwane inteligentne miasta. Miasta wykorzystujące w znaczącym stopniu dostępne narzędzia cyfrowe i cyfrowe rozwiązania na rzecz ograniczenia emisji i zanieczyszczeń. Po czwarte, pamiętajmy o tym, jak ważna jest inwestycja w cyfrowe rozwiązania na poziomie administracyjnym. Cyfrowa administracja odgrywa bowiem kluczową rolę w promowaniu polityk przyjaznych środowisku, tak zwanych polityk zielonych, oraz w tworzeniu i rozwoju infrastruktury przyjaznej środowisku. I wreszcie niezbędnym elementem w tym procesie jest zrównoważone zarządzanie naszymi zasobami. W tym także digitalizacja ma do odegrania znaczącą rolę. A do tych zasobów warto dorzucić także sztuczną inteligencję, internet rzeczy, rozwiązania geoprzestrzenne, a także pojawiające się stale nowoczesne aplikacje cyfrowe. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym szczycie cyfrowym i że wspólnie z Państwem możemy porozmawiać o tym, jak doprowadzić naszą cyfrową inicjatywę do sukcesu. Dziękuję bardzo za te miłe słowa i perspektywę Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych Narodów Zjednoczonych. Cieszę się, że możemy zawsze liczyć na wsparcie Pana Departamentu i całej organizacji. Tak więc dziękuję za Pana zaangażowanie, a teraz oddaję głos naszej koleżance ze Szwajcarii, która łączy się poprzez internet bezpośrednio ze Szwajcarii właśnie. Oto Livia Waldenbrück Państwa. Dziękuję bardzo, dziękuję droga Florino za zaproszenie do tej dyskusji. Cieszę się, że mogę reprezentować Szwajcarię, rząd Szwajcarii, ponieważ właśnie my uważamy, że należy z ogromną uwagą przyjrzeć się połączeniom pomiędzy procesem digitalizacji a działaniami administracyjnymi. Oczywiście zgadzamy się z tym, o czym mówił przed chwilą pan Zhu z Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych, który wspomniał o ogromnej roli nowych technologii cyfrowych, takich jak blockchain, ale także rozwiązaniom w zakresie sztucznej inteligencji. Mówił o tym, jak duże wyzwanie mogą one stanowić dla środowiska naturalnego. My zdajemy sobie z tego doskonale sprawę. Zwracamy uwagę także na zwiększenie wykorzystania zasobów energetycznych, na tworzenie nowych rozwiązań w zakresie tak zwanego e-waste, czyli ekologicznego, zrównoważonego usuwania odpadów i gospodarki odpadami. To jest element bardzo bliski szwajcarskim obywatelom i również rzecz, o której szwajcarski rząd stale pamięta. Jestem także przekonana, że właśnie ten szczyt cyfrowy, w którym uczestniczymy, to znakomity ta platforma do dyskusji na temat rozmaitych aspektów digitalizacji i również rozważania aspektów cyfrowych w kontekście ochrony środowiska. Zresztą to już po raz drugi będziemy w stanie o tych tematach rozmawiać po zapoczątkowanej dyskusji w roku 2020. Jestem przekonana, że podczas tego IGF-u, czyli szczytu cyfrowego, będziemy w stanie przygotować rzeczywiście konkretne zalecenia, także w myśl najnowszych doniesień płynących z pracy prowadzonej przez rząd Szwajcarii, bo my od 2019 roku tworzymy szereg projektów, w tym także projektów finansowych na rzecz aktywnego wspierania sieci na rzecz polityki środowiskowej. Nasze cele są naturalnie bardzo bliskie celom, które ogłosił sekretarz generalny jako cele środowiskowe ONZ. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tej sesji na temat polityki środowiskowej, że mogę wsłuchać się w głosy kolegów i porozmawiać o tym, co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku. Chciałabym także podziękować Florinie, która jeszcze przed naszym spotkaniem działała jako koordynator. Dziękuję także przedstawicielom polskim
polskiego rządu. Dziękuję za zaproszenie i za przygotowanie naszej sesji. Mam szczerą nadzieję, że realizowana przez nas praca będzie kontynuowana i że powstaną z tego konkretne zalecenia, które następnie trafią do uszu, do uwagi osób podejmujących ważne decyzje w poszczególnych rządach. Tak więc myślę, że to będzie bardzo wartościowy wkład naszej dyskusji w przyszłe działania i w przyszłe inicjatywy. Dziękuję Ci, Livio, za miłe słowa i za to, że połączyłaś się z nami prosto ze Szwajcarii. Wspomniałaś o pracy, która się toczy już od kilkunastu miesięcy. Może nie wszyscy Państwo macie świadomość tego, czym jest PNE, sieć na rzecz polityki środowiskowej. Jeżeli Państwo mają jeszcze jakieś wątpliwości, to warto może przytoczyć kilka informacji na temat sieci PNE. Otóż działamy od 2020 roku. Naszym celem jest przygotowanie i wypracowanie konkretnych zaleceń dotyczących bezpośrednich do wdrożenia rekomendacji dla poszczególnych administracji. Ja sama jestem badaczem, lubię zatem posiłkować się danymi liczbowymi i kilka takich liczb teraz Państwu pragnę zaprezentować. Otóż od 2021 roku w ramach sieci PNE odbyliśmy ponad 65 spotkań. Uczestniczyło w nich 87 indywidualnych uczestników. Stworzyliśmy raporty, które udało nam się policzyć. Niemal 30 tysięcy słów na ten temat zapisano. Zaprosiliśmy trzech mówców i wydaje się, że te liczby mówią trochę same za siebie, ale naturalnie wyłącznie o danych ilościowych. Nam najbardziej naturalnie zależy na jakości, ale co do tego ocenę pozostawiam Państwu. Wspomniałam już, że zaprosiliśmy trzech prelegentów, którzy przeprowadzili wykłady na naszą rzecz. Jeszcze jeden krótki wykres pokazujący Państwu, ilu z naszych uczestników to mężczyźni, ile kobiety. Wydaje nam się, że udało nam się zachować taką porządną równowagę również pod tym względem. Pokazuję Państwu także na tej stronie adres naszej witryny internetowej. Jeśli chcieliby Państwo pozyskać więcej informacji na temat PNE, na temat sieci na rzecz polityki środowiskowej, to zapraszam. Można na naszej stronie znaleźć także informacje na temat bibliografii, a także wewnętrzne dokumenty tworzone przez PNE. Teraz jeśli chodzi o sprawozdanie, ten raport, o którym mówiliśmy. Otóż zaczynamy naturalnie od wprowadzenia. Pierwszy rozdział to wprowadzenie oraz obszar pracy, zakres naszych działań. W tym rozdziale omawiamy także wszystkie wyzwania związane z digitalizacją. Chodzi nam o wprowadzenie, które miałoby charakter kompleksowy, ale także było łatwe w odczytaniu i zrozumieniu przez osoby, które nie są w tym temacie specjalistami. A zatem zaczynamy od rozdziału, który jest wprowadzeniem w temat digitalizacji, ucyfrowienia, a następnie skupiamy się na poszczególnych obszarach tematycznych. My akurat podjęliśmy taką decyzję, że ograniczymy je jedynie do czterech. Jest zatem rozdział dotyczący danych w zakresie środowiska, jest rozdział dotyczący systemu zapewnienia żywności i wody, jest wreszcie rozdział na temat przejrzystości łańcucha dostaw i wreszcie ostatni, czwarty rozdział dotyczy kwestii związanych z połączeniami między poszczególnymi elementami tegoż łańcucha. Tak więc to są obszary, na których się skupiamy w naszym sprawozdaniu. Postaram się omówić je z Państwem pokrótce, ale to dopiero za chwilę. Bo najpierw chciałabym oddać głos poszczególnym prelegentom, którzy pewnie w sposób bardziej profesjonalny omówią poszczególne tematy, które rozpatrujemy w naszym sprawozdaniu. Dodam tylko, że my przede wszystkim chcemy skupić się na tym środowiskowym wymiarze zrównoważonego rozwoju. To jest ten punkt wyjścia, to jest także element, na którym szczególnie się skupiamy, a zatem środowiskowy aspekt zrównoważonego rozwoju. Wreszcie zastanawiamy się nad tym, jak można wykorzystać
protokół internetowy do osiągnięcia lepszego zarządzania zrównoważonym rozwojem, w jaki sposób narzędzia cyfrowe i technologie cyfrowe można zaprząc do pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego. I jeszcze powiem parę słów na temat zaleceń, które płyną z naszego raportu. Jaki jest kontekst, w którym tworzyliśmy te zalecenia? Naturalnie, jak pojawia się jakieś zalecenie czy rekomendacja, to może być szereg aspektów związanych z ich praktycznym wdrożeniem. To mogą być naturalnie kwestie związane z polityką w zakresie ochrony środowiska, które mogą mieć charakter obiektywny, ale także można się zastanowić, jakiego konkretnego typu instrumenty można wykorzystać, by tą politykę wdrożyć, kto jest celem czy obiektem tej polityki, kto jest jakby właścicielem danej polityki w zakresie ochrony środowiska. Wszystkie te elementy trzeba naturalnie uwzględnić. Natomiast z uwagi na zakres naszej pracy i dostępne zasoby nie byliśmy w stanie oczywiście wszystkich tych aspektów omówić dokładnie. Więc także chcę jakoś troszkę ostudzić Państwa oczekiwania co do obszerności naszego raportu. To nie jest dokładnie tak, że jesteśmy w stanie znaleźć w nim wszystkie informacje na temat tego, jak technologie cyfrowe mogą przyczynić się na rzecz zwiększenia zarządzania zrównoważonym rozwojem. Oprócz elementów dotyczących polityki, mówimy także o innych obszarach czy innych elementach, które prawdopodobnie będziemy w stanie realizować w kolejnych krokach we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz naszej sieci PNE. Tyle ze strony mojej, jeśli chodzi o wprowadzenie do naszego raportu. Przejdźmy zatem teraz do pierwszego rozdziału, który chcielibyśmy Państwu zaprezentować, czyli będzie to pierwszy zestaw naszych zaleceń w zakresie danych dotyczących środowiska. Bardzo się cieszę, że mimo tego, że jest środek nocy w Australii, Jessie zgodziła się do nas dołączyć. Nie ma problemu, mówi Jessie. To dla mnie ogromna przyjemność, że jesteśmy w stanie się spotkać. Aczkolwiek w tej chwili u nas jest bardzo intensywna burza. Nade mną błyskawice i grzmoty, więc mam nadzieję, że nie utracimy połączenia. Powiem tak, odbyliśmy w międzyczasie naprawdę bardzo wiele intensywnych, inspirujących dyskusji z istotnymi graczami w tym obszarze i jeśli chodzi o stan naszych prac na dzień dzisiejszy, to chcę powiedzieć, że mamy dostęp do wielu danych dotyczących środowiska, natomiast musimy zastanowić się nad tym, jak je ustandaryzować, jak sprawić, żeby te bazy danych były odpowiednio zharmonizowane i w jaki sposób takie ustandaryzowane bazy danych można będzie wykorzystywać. A więc chcemy upewnić się, że dane są dostępne, ale jednocześnie chcemy również wiedzieć, w jaki sposób właściwie je przetwarzać. Chcemy również zadbać o to, żeby lokalne społeczności, społeczności rdzenne również w tym miały udział. Poproszę o kolejny slajd. A zatem, żeby ta standaryzacja i harmonizacja była możliwa, zaproponowaliśmy wprowadzenie takich globalnych standardów, tak żeby zapewnić bioróżnorodność. Chcemy się upewnić, że te standardy będą wypracowywane przy udziale również instytucji rządowych i żeby podczas tworzenia tych standardów brać pod uwagę nie tylko istniejącą infrastrukturę, ale również perspektywę ludzką, a więc również kwestie etyczne. Chcemy, żeby te dane były w odpowiedni sposób reprezentowane, tak żeby przetwarzanie danych było procesem inkluzywnym. A zatem podczas naszych rozmów staramy się angażować w te dyskusje różnych interesariuszy. Nasza rekomendacja numer dwa. Rekomendacja numer dwa dotyczy dostępu do danych na temat środowiska, ale tutaj mamy na myśli również
odpowiednie przekazywanie informacji i chodzi nam o to, aby dane dotyczące środowiska były zrozumiałe, żeby zapewnić odpowiednią przejrzystość tych danych. Bardzo zależy nam również na tym, żeby dostęp do danych na temat informacji środowiskowych był równy, żeby te dane były zrozumiałe dla osób, które niekoniecznie są specjalistami w dziedzinie. I chcemy, żeby cały proces zbierania danych, przetwarzania danych i następnie rozpowszechniania danych był transparentny. Zależy nam również na tym, żeby opracowywać takie ramy konkretnych zachęt, które przyspieszyłyby dostępność do danych na temat środowiska. Więc musimy zastanowić się nad tym, jakie są poszczególne potrzeby konkretnych i bardzo zróżnicowanych społeczności. Poproszę o kolejny slajd. Rekomendacja numer 3. Mnie szczególnie leży na sercu, ponieważ wierzę, że możemy naprawdę bardzo wiele zrobić, jeżeli zmaksymalizujemy wpływ, który może wywierać ucyfrowienie informacji dotyczącej środowiska. A zatem rekomendacja numer 3 to jest bardziej intensywna współpraca na rzecz zmaksymalizowania korzyści płynących z digitalizacji informacji środowiskowej. I tutaj podajemy w naszym sprawozdaniu przykłady międzynarodowej i przekrojowej współpracy. Mówimy o potrzebie większego wsparcia dla zaangażowanych interesariuszy, a zwłaszcza z myślą o tych społecznościach, które nie są wystarczająco reprezentowane. I mówimy o budowaniu nowych zdolności w obszarze cyfrowym właśnie w tych społecznościach, które są być może jeszcze marginalizowane. Ale przede wszystkim bardzo ważne jest to, żebyśmy siebie rozliczali ze wszystkiego, co robimy po drodze, a więc ten proces rozliczania jest dla nas ważny, transparentności i powinniśmy być cały czas otwarci na feedback ze strony interesariuszy, z którymi współpracujemy, a więc bardzo ważny jest ten proces ciągłej oceny naszej pracy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, Jessie, za to podsumowanie. Jessie pracuje na rzecz Australijskiego Stowarzyszenia Obywatelskiego do Spraw Nauki. Zapomniałam o tym powiedzieć na początku. Mam nadzieję, że Jessie się nie obrazi, że powiem to dopiero teraz. Zajmuje się też pracą badawczą w zakresie technologii. Bardzo dziękuję. Przejdźmy teraz do drugiego rozdziału sprawozdania, a zatem będą to systemy zapewnienia żywności i gospodarki wodą. I mamy na szczęście tutaj na miejscu w Katowicach Davida. Davidzie, zapraszam Cię do zabrania głosu. Bardzo Ci dziękuję, Florino. To fantastyczne miejsce, w którym się spotykamy. Bardzo wiele się już nauczyłem podczas kilku minionych dni. A na początek chciałbym podziękować współautorom tego rozdziału, który ja będę referował. To jest zespół bardzo międzynarodowy, a więc niektórzy z moich kolegów w tej chwili znajdują się w takich miejscach na świecie, jak na przykład Kolumbia Brytyjska, gdzie jest zdecydowanie zbyt wcześnie, żeby się z nami połączyć. A zatem jeśli chodzi o ten rozdział dotyczący systemów zapewnienia żywności i wody, musimy zastanowić się nad tym, jaki pozytywny wpływ w tym zakresie może wywierać cyfryzacja. Oczywiście musimy brać pod uwagę podstawowy dostęp do żywności, czystej wody, ale pamiętajmy, że bardzo wiele osób na świecie ciągle jeszcze żyje w niepewności co do dostępu do wody i żywności. 800 milionów ludzi w dalszym ciągu żyje w stanie ubóstwa. Wielu z nich nie ma zapewnionego regularnego dostępu do żywności, a zatem musimy to brać pod uwagę, mówiąc o korzyściach, które płyną z cyfryzacji w tej dziedzinie. A zatem pamiętajmy, że cyfryzacja nie jest magiczną różdżką
nie możemy całego systemu zmienić z dnia na dzień za pomocą cyfryzacji, ale cyfryzacja jednocześnie jest bardzo potężnym narzędziem w naszej skrzynce narzędziowej i dlatego też nad tym się pochyliliśmy w ramach naszych rozmów i sformułowaliśmy 5 rekomendacji. Mamy nadzieję, że te rekomendacje pomogą decydentom na całym świecie skorzystać z potencjału, jaki niesie ze sobą digitalizacja w obszarze zapewnienia żywności i wody. Pierwsza rekomendacja mówi o tym, że cyfryzacja w systemie zapewnienia żywności powinna być zawsze stosowana w określonym kontekście, a więc zachowując tak zwaną czułość i swoistość kontekstową. A co my mamy przez to na myśli? A mianowicie, pamiętajmy, że przedstawiciele sektora ICT przede wszystkim opracowują rozwiązania i chodzi o to, żeby te rozwiązania miały zastosowanie w możliwie jak największej liczbie przypadków. Ale pamiętajmy, że jeśli chodzi o systemy zapewnienia żywności i wody, to są systemy, które są bardzo mocno zależne od lokalnego kontekstu. I dlatego trudno jest tutaj wypracować takie rozwiązanie, które będzie pasowało wszędzie. A zatem tutaj chcielibyśmy przypomnieć decydentom, że kiedy wdrażane są takie strategie bądź też narzędzia cyfrowe, które mają mieć pozytywne przełożenie na systemy zapewnienia żywności i wody, to decydenci tutaj muszą szczególnie uważnie przyglądać się lokalnemu kontekstowi. A więc nie chodzi o to, żeby poprawiać coś, co już dość dobrze działa dzięki wkładowi lokalnej społeczności. Chodzi o to, żeby to były rzeczywiście skuteczne rozwiązania. Druga rekomendacja jest następująca. Chcemy zwiększać naszą zdolność do wykorzystania strategii, które dotyczą przetwarzania danych dotyczących zapewnienia żywności i wody. I kiedy ja uczestniczę w takich konferencjach jak ta dzisiejsza, to zawsze mam takie poczucie, że albo rozwiązania są już uprzednio zdefiniowane i one służą tak naprawdę wąskiej grupie problemów, albo mamy dostęp do bardzo dużego zespołu danych, ale te dane musimy odpowiednio przetworzyć sami. A więc myśląc o takich krajach, które by rzeczywiście skorzystały z wdrożenia odpowiedniego systemu przetwarzania informacji, to niestety to są takie miejsca, którym brakuje odpowiednich lokalnych zasobów, żeby móc skorzystać z tych danych. A więc tutaj nasza rekomendacja dotyczy tego, żebyśmy wdrożyli takie rozwiązania, które sprawiają, że możemy rzeczywiście skorzystać z danych dotyczących z takich danych geolokalizacyjnych, danych, które się wiążą bardzo z lokalnym kontekstem. Trzecia rekomendacja mówi o tym, że trzeba przygotowywać krajowe i regionalne plany oraz strategie wykorzystania narzędzi cyfrowych na rzecz optymalizacji nieskutecznych systemów zapewnienia wody i gospodarki wodnej. Wydaje nam się być może, że systemy gospodarki wodnej wyglądają tak samo na całym świecie, ale jeżeli się temu głębiej przyjrzymy, to okazuje się, że są istotne różnice w tak zwanym globalnym południu i globalnej północy. I często te systemy gospodarki wodnej, raz wdrożone, już są po prostu w dłuższej perspektywie utrzymywane, natomiast w innych obszarach świata trzeba stworzyć dopiero nową infrastrukturę. A zatem musimy dzięki narzędziom cyfrowym gromadzić wiedzę na temat tego, w jaki sposób pozyskiwany jest dostęp do wody, jak bardzo wydajny jest to system. I myślę, że chodzi nam o to, żeby właśnie w krajach rozwijających się również wypracować taką bazę danych, żeby można było wdrażać strategie, które będą skuteczne, biorąc pod uwagę miejscowy kontekst.
Rekomendacja numer 4 dotyczy rozwoju i wdrażania takich narzędzi i procesów, które będą sprzyjały zagwarantowaniu żywności. Ja w tej chwili nie mam dokładnych ze sobą liczb, jeśli chodzi o straty żywności, ale nie mam ze sobą tych danych liczbowych. Natomiast kiedy mówimy o wyzwaniach, które przed nami stoją, to przede wszystkim chodzi nam o to, żeby zwiększyć wydajność w całym tym łańcuchu dostaw, transportu, konsumpcji, żeby nie marnować żywności. I to jest właśnie rekomendacja numer 4, a zatem tutaj w takim dłuższym, bardziej szczegółowym opisie tej rekomendacji mówimy o tym, co możemy zrobić, wdrażając narzędzia cyfrowe w tym zakresie. I ostatnia rekomendacja wydaje się szczególnie ważna, biorąc pod uwagę zwłaszcza to, co się wydarzyło niedawno. I mam tutaj na myśli to, że systemy gospodarki wodnej były zagrożone z uwagi na ryzyko cyberprzestępczości. A więc wiemy o tym, że coraz to częściej mówi się o cyberbezpieczeństwie, a z drugiej strony rozmawiając z decydentami okazuje się, że decydenci chętniej zdobywają nową wiedzę na temat takich bardzo wyrafinowanych rozwiązań, ale niechętnie zastanawiają się nad tym, jak zagwarantować cyberbezpieczeństwo również w zakresie tej infrastruktury. Pamiętajmy, że to jest infrastruktura naprawdę krytyczna i podatna na cyberataki, a więc podobnie jak systemy zapewnienia żywności, również system gospodarki wodnej jest jednym z takich kluczowych systemów. I na zakończenie już chciałbym powiedzieć, że nasza praca była bardzo ciekawa. Zasadzała się także na współpracy z poszczególnymi grupami. Mieliśmy wielu ekspertów bardzo różnorodnej natury. Nie ma natomiast nasz raport żadną miarą charakteru końcowego. Nie jest w żaden sposób wyczerpujący, jeśli chodzi o tematykę. I jesteśmy otwarci naturalnie na wszystkie uwagi, zalecenia. Jestem bardzo wdzięczny. Na koniec chcę jeszcze tylko powiedzieć organizatorom tego IGF-u, szczytu cyfrowego oraz wszystkim rządom, które się przyczyniły do naszej pracy także w wymiarze finansowym. Wydaje mi się, że jako organizacja zajmująca się także nadzorem nad zmianami, nad sposobami walki ze zmianami klimatycznymi, musimy zdawać sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności, którą przyjmujemy na swoje barki i w tym kontekście także rozpatrujemy właśnie nasze sprawozdanie sieci na rzecz polityki środowiskowej. I oddaję głos Florie. Dziękuję bardzo, dziękuję Davidzie za to bardzo kompleksowe przedstawienie naszej pracy. I trzeci rozdział dotyczący łańcucha dostaw i obiegu zamkniętego. Tutaj mamy to szczęście, że dostępne są z nami dwie osoby odpowiedzialne za tworzenie tego rozdziału. Jest zarówno Leonardo, jak i Carlos. Kto z Państwa zacznie? Ja zacznę może. Dziękuję bardzo organizatorom szczytu cyfrowego za umożliwienie nam pracy nad tym raportem. Tak naprawdę najistotniejszym elementem dla nas jest zawsze to, jak wiele możemy się nauczyć z procesu przygotowania takiego raportu. Dziękuję współautorowi, który jest tutaj obecny ze mną. Dziękuję również za możliwość wypowiadania się na tej konferencji. Nasz rozdział dotyczył przejrzystości łańcucha dostaw i gospodarki obiegu zamkniętego, a to wszystko w kontekście zmieniających się technologii cyfrowych i w kontekście wpływu tychże na środowisko. Oczywiście bardzo trudno
w krótkich słowach omówić, jakiego typu rozwiązania można stworzyć, aby zarządzać tymi tematami. Także w pewnym zakresie można powiedzieć, że rozwiązania te mają charakter ludzki, humanistyczny i jednakowoż ważną częścią ich są technologie. Nowoczesne technologie, w tym technologie komputerowe. Pamiętajmy bowiem, że digitalizacja, transformacja cyfrowa może przynieść nam znaczące rozwiązania i to takie rozwiązania, które udało nam się już przetestować i które okazały się efektywne i które same w sobie stanowią wartość dodaną. Jesteśmy zatem w stanie w ramach naszych rekomendacji omówić poszczególne aspekty tychże rozwiązań. My, jak już mówiliśmy na początku, skupiliśmy się przede wszystkim na przejrzystości łańcucha dostaw i gospodarki obiegu zamkniętego. Zwracamy uwagę także na to, że to, co dotyczy aspektów typowo technologicznych, takich jak na przykład ustawienie anten, czy to na wodzie, czy na lądzie, to jest oczywiście tylko kwestia techniczna. Natomiast naszym głównym jakby głównym podmiotem naszego zainteresowania jest to, w jaki sposób transformacja cyfrowa dotyczy poszczególnych łańcuchów dostaw we wszystkich sektorach, ponieważ jest to element jak najbardziej obecny we wszystkich procesach zarządzania łańcuchami dostaw. A zatem wracając jeszcze na chwilę do struktury nowoczesnych technologii komputerowej. Bardzo ważne jest to, byśmy nauczyli się i umieli używać ich w sposób inteligentny, w sposób pozwalający na przykład przedłużenie życia tych elementów i to będzie na pewno możliwe, natomiast jest szereg elementów, które muszą zaistnieć, aby rzeczywiście do tego doszło. Jednym z nich jest ta interkonekcyjność, o której tak wiele się mówiło, czyli możliwość połączenia rozmaitych zasobów w procesie transformacji i możliwość wykorzystywania połączonych ze sobą procesów. Przechodzimy zatem do pierwszego zalecenia naszego autorstwa. I w ramach tego zalecenia zwracamy uwagę na konieczność zmaksymalizowania efektywności środowiskowej zaprzęgniętej do jej pomocy technologii cyfrowej właśnie. A zatem w jaki sposób zmaksymalizować korzystny efekt środowiskowy wykorzystywanych przez nas technologii cyfrowych. Przede wszystkim chodzi tutaj o przeprowadzenie takiego procesu nadzorczego, procesu due diligence i na wszystkich etapach wprowadzania danych rozwiązań cyfrowych, czyli na etapie zbierania danych, na etapie planowania zakupu, na etapie śledzenia długotrwałości czy cyklu życia, na przykład także w zakresie rynku przedmiotów używanych czy rynku wykorzystywanych ponownie elementów i również na etapie procesu tak zwanego e-waste, czyli odprowadzania i gospodarki odpadami. Zwracamy uwagę na to, że wszystkie te informacje powinny znaleźć się w jednym miejscu, tak by każdy uczestnik, użytkownik miał szybki dostęp do informacji. Taka koncepcja tego paszportu cyfrowego powstaje, która pozwala użytkownikom na szybkie i sprawne sięgnięcie do odpowiednich informacji. Wydaje się, że tego typu zbiór informacji cyfrowych pomoże nam we wdrażaniu właściwych polityk, wypracowaniu odpowiednich metod, ale także będzie promował właściwe, przydatne środowisku inicjatywy. Tyle jeśli chodzi o zalecenie numer jeden. A teraz zalecenie numer dwa. Wspomniałem już, że będzie ono miało wpływ nie tylko na sektor nowoczesnych technologii komputerowych, ale właściwie na wszystkie branże. Wiemy, że digitalizacja sama w sobie wiąże się z szeregiem korzyści dla wielu uczestników rynku i wielu graczy na rynku. Natomiast to, w jaki sposób tworzymy nowe elementy, maszyny, urządzenia, wpływa na to potem, jak to urządzenie będzie następnie realizowało swoją funkcję, a następnie potem w jaki sposób będzie ono demontowane i w jaki sposób będzie następnie zarządzane w kontekście już odpadów. A zatem o tym musimy także pamiętać, że przy tworzeniu wszystkich urządzeń, elementów, narzędzi czy
maszyn, musimy być w stanie prześledzić cały proces od projektu, procesu produkcji do momentu demontażu i zarządzania tym przedmiotem jako odpadem. Także właśnie gospodarka odpadami powinna być tym ostatnim elementem, na który zwracamy uwagę. Stąd interoperacyjność i konieczność włączenia całego cyklu życia danego produktu czy urządzenia do tego paszportu cyfrowego. I tutaj bardzo mocno możemy posiłkować się nowoczesnymi technologiami, także technologią blockchaina czy sztuczną inteligencją. Jeśli chodzi o interoperacyjność, to zwracamy przede wszystkim uwagę na konieczność wdrożenia i wypracowania standardów międzynarodowych. Niezbędne jest stworzenie zasad, które promowałyby mechanizmy na rzecz interoperacyjności i to muszą być mechanizmy skalowalne, pozwalające nam na wdrożenie rozwiązań na poziomie poszczególnych procesów. No i przechodząc do zalecenia kolejnego, numer 3. Tutaj chciałbym oddać głos już Chrisowi. Dziękuję bardzo. Oto zalecenie numer 3, gdzie chcemy zwrócić uwagę na znaczącą rolę standardów międzynarodowych przy wdrażaniu gospodarki obiegu zamkniętego. Tłumaczę uprzejmie, przepraszam, ale jakość głosu jest niewystarczająca. W naszym raporcie mówiliśmy także o tym, w jaki sposób możemy poprawić poziom odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu od tworzenia, od architektury, od projektu do produkcji. To są, myślę, bardzo ważne cechy i atrybuty, na które pragniemy zwrócić uwagę. Tłumaczę uprzejmie, przepraszają, jakość dźwięku jest niewystarczająca do tłumaczenia. Przełączyłem się na inne łącze internetowe i mam nadzieję, że jakość będzie teraz mojego głosu nieco lepsza. A zatem w naszym rozdziale i w tej rekomendacji w zaleceniu numer 3 zwróciliśmy przede wszystkim uwagę na konieczność wsparcia gospodarki obiegu zamkniętego bardzo praktycznymi narzędziami i konkretnymi wytycznymi, które są dostępne dla wszystkich i z którego mogą korzystać wszyscy uczestnicy gospodarki obiegu zamkniętego. Jednym z narzędzi jest metodologia przedstawiona w rozdziale 10.23, która pozwala na wykorzystanie systemu scoringowego przypisującego punkty do danego obiegu, który ma zaistnieć właśnie w obiegu zamkniętym, czyli na systemie punktowym przyznajemy punkty od początku, czyli od momentu projektowania, aż poprzez cały cykl życia projektu. Jeszcze króciutko. Wydaje mi się, że treści przedstawione w tym rozdziale, a przypomnę, że jest to 10.33 oraz również rozdział 14.70, dotyczą trajektorii uzyskiwania znaczących obniżek w dziedzinie emisji i zanieczyszczenia. Tłumaczę uprzejmie, przepraszają, jakość dźwięku jest niewystarczająca. Specifically for the ICT industry, and they're approved by the Science Based Target Initiative. So standard like this one, it can really help provide the exact tools the sector needed to set a clear pathway to reach net zero.
W naszym rozdziale możecie Państwo zapoznać się ze standardami dotyczącymi sposobu dojścia do zerowych emisji w niektórych kontekstach. Dziękuję bardzo. Oczywiście możemy zastanawiać się nad tym, jak najlepiej realizować nasze zamierzenia i bardzo często są to niezwykle ambitne cele, no ale musimy niestety mierzyć te siły na zamiary, bo pamiętajmy, że nasze zasoby są ograniczone i powinniśmy starać się pomagać naszymi zasobami głównie te podmioty, które będą w stanie w najlepszym zakresie poradzić sobie z wyzwaniami płynącymi z stosowania protokołu internetowego. I w naszym rozdziale mówimy o konkretnych działaniach, które trzeba podjąć, takich jak na przykład właściwe zarządzanie gospodarką odpadową, całkowita rezygnacja z wysypisk, całkowite zaprzestanie niektórych działań niszczących środowisko, także w kontekście gospodarki odpadami. Wydaje nam się, że niezbędne jest także wzmocnienie metodologii współpracy między poszczególnymi podmiotami działającymi w ramach gospodarki obiegu zamkniętego, bo to jest taka codziennie żmudna praca, którą musimy być w stanie realizować, żeby promować lepsze rozwiązania prawne. Ponadto trzeba pamiętać, że musimy mieć możliwości narzucenia i egzekwowania tychże rozwiązań prawnych, tak by nie dopuszczać do możliwości nadużywania prawa, omijania prawa czy całkowitego łamania prawa. A zatem niezbędne jest budowanie modeli pozwalających nam na skuteczny nadzór nad przestrzeganiem nowych standardów, a żeby to uczynić, niezbędne jest oczywiście wypracowywanie wiedzy czy tworzenie wiedzy co do tego, jakiego typu standardy w branży należy stosować. A zatem musimy mieć takie moce administracyjne, które pozwolą nam w lepszym nadzorze nad realizowanymi przez nas działania. I na następnym slajdzie pokazuję, jak te cztery elementy, o których wspominaliśmy, technologia cyfrowa, blockchain, na łańcuchy dostaw, mogą ze sobą współgrać i w jaki sposób możemy wspierać kraje rozwijające się na drodze do rozwiązania tego globalnego problemu. I tyle z mojej strony, jeśli chodzi o naszą część sprawozdania sieci na rzecz polityki środowiskowej i oddaję głos ponownie pani moderator. Dziękuję bardzo. Dziękuję Leonardo za tak sprawne przeprowadzenie nas przez ten rozdział raportu sieci na rzecz polityki środowiskowej. Jeżeli ktoś z Państwa dołączył do nas dopiero w tej chwili, to może przypomnę, że jest z nami Leonardo i Chris, autorzy jednego z rozdziałów sprawozdania. Mówiliśmy już o zaleceniach dotyczących danych środowiskowych, zapewnienia czy systemu zapewnienia dostępu do żywności i wody, a także zagadnień związanych z łańcuchem dostaw i gospodarką obiegu zamkniętego. Proszę Państwa, widzę, że chyba nie ma jeszcze możliwości zadawania pytań na czacie. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby jednak przesłać swój komentarz i ma wiedzę na temat któregoś z rozdziałów, o jakie omawiamy podczas dzisiejszej konferencji, rozdziałów raportu sieci na rzecz polityki środowiskowej, to serdecznie zapraszam do tego, byście się Państwo skontaktowali bezpośrednio ze mną, już mailowo, bo taki proces chyba mailowy byłby łatwiejszy niż na czacie. Także bardzo serdecznie zachęcam do ściągnięcia sobie naszej prezentacji i do tego, byście Państwo również przesyłali swoje komentarze i uwagi. A teraz przechodzimy do ostatniego już rozdziału raportu PNN. Jest z nami Florian, łączy się z Holandii i oddaję głos Florianowi. Bardzo proszę. Hi everyone. Witam wszystkich. Łączę się z Państwem z deszczowej Holandii, ale pochodzę z Brazylii i będę mówić na temat nadrzędnych kwestii, które dotyczą zarządzania
i które są przekrojowe, a więc dotyczą tak naprawdę wszystkich rozdziałów naszego raportu. A zatem postaram się opowiedzieć o takich bardziej ogólnych kwestiach, które bezpośrednio dotyczą zarządzania, a które wiążą się z nowymi politykami środowiskowymi i w ramach których cyfryzacja może okazać się bardzo dużą zaletą. I w tej mojej części pojawią się trzy rekomendacje. Po pierwsze, żeby dbać o większą inkluzywność. Po drugie, chodzi nam o to, żeby dane, które służą podejmowaniu decyzji, bazowały na wiarygodnej wiedzy i żeby była to wiedza weryfikowana nie tylko przez prywatne organizacje. I po trzecie, chcielibyśmy, aby podejścia przez nas wdrażane były bardziej demokratyczne, żeby były bardziej partycypacyjne, żeby korzystać również z takich platform angażowania społeczeństwa obywatelskiego. Teraz spróbuję omówić każdą z tych rekomendacji w sposób bardziej szczegółowy. A więc jeśli chodzi o naszą pierwszą rekomendację, czyli większą inkluzywność, to chciałbym zaznaczyć, że mówi się o tym, że ciągle ponad 1/3 populacji światowej nie może mieć dostępu do internetu. A więc jest to naprawdę bardzo duży problem, jeśli chodzi o inkluzywność i dostęp do przestrzeni cyfrowej. I tutaj nasza rekomendacja mówi o tym, żeby zwiększać dostęp do zasobów cyfrowych i do cyfrowych umiejętności na poziomie indywidualnym, na poziomie lokalnych społeczności i na poziomie poszczególnych krajów. Chcemy zainwestować w nowe zdolności cyfrowe. Chcemy również wdrażać polityki na rzecz zapewnienia infrastruktury cyfrowej, która projektowana jest w taki sposób, aby umożliwić bardzo szerokie uczestnictwo. A więc chodzi nam o oprogramowania typu open source, chodzi nam o taką infrastrukturę, która faktycznie będzie dostępna bardziej swobodnie dla wszystkich. I chcemy tutaj również zachęcić państwa rozwinięte do współpracy w zakresie budowania tych nowych zdolności w obszarze cyfrowym na całym świecie, tak żebyśmy mogli wzmacniać i poprawiać dostęp na tych właśnie trzech poziomach, na poziomie indywidualnym, na poziomie poszczególnych lokalnych społeczności i instytucji, jak również na poziomie całych społeczeństw. Jeśli chodzi z kolei o rekomendację numer 2, to ta nasza rekomendacja mówi o tym, że chcielibyśmy korzystać z danych i technologii cyfrowych w taki sposób, aby wspierać podejmowanie decyzji, które bazuje na dowodach. I w tym kontekście chcielibyśmy zainwestować w takie systemy zbierania danych, również danych na temat środowiska, które mogą pomagać w podejmowaniu i wdrażaniu nowych polityk środowiskowych. Jest to dla nas ważne, ponieważ obiektywne dane mogą pomagać w podejmowaniu istotnych i właściwych decyzji, a także takie obiektywne dane pomagają we wdrażaniu polityk, które będą zasadzały się na wiedzy, a decydenci powinni również bardziej zaangażować się w tworzenie wskaźników oceny polityki środowiskowej, tak żebyśmy wiedzieli, co się sprawdza, a co niekoniecznie dobrze działa. Tego typu wskaźniki będą wspierały poszczególne agendy rządowe, ale również całe gminy czy miejscowe społeczności.
Chodzi o to, żebyśmy podczas podejmowania decyzji dotyczących środowiska odnosili się do tych wskaźników i żeby również następował taki ciągły proces monitoringu, tak żeby wszystkie jednostki samorządów również wiedziały, jaki mają udział w osiąganych celach. I wreszcie przechodzę już do rekomendacji numer 3, a zatem promowanie nowych podejść, które wspierają uczestnictwo obywateli. I tutaj chcielibyśmy zaproponować takie pilotażowe narzędzia cyfrowe, które by zmniejszały bariery dostępu bardzo różnorodnych przedstawicieli grup społecznych, tak żeby mogli oni mieć większy udział w podejmowaniu decyzji na temat środowiska. To się ściśle wiąże również z rekomendacją numer 1, czyli z większą inkluzywnością. Jeżeli będziemy wprowadzać takie pilotażowe narzędzia e-partycypacji, to musimy zapewnić oczywiście dostęp do internetu, a zatem te dwie rekomendacje są ze sobą nierozerwalnie związane. Jeżeli będziemy je postrzegać jako odosobnione rekomendacje, to nie osiągniemy pożądanych wyników. A więc jeśli chodzi właśnie o narzędzia e-partycypacji, tutaj chcemy przede wszystkim, żeby to były takie narzędzia monitorowania tego, co się dzieje w kwestii polityk środowiskowych, tak żeby można było bardzo szybko mieć dostęp do feedbacku ze strony obywateli. I myślę, że to zwiększa taki poziom rozliczania decydentów z podejmowanych decyzji i wdrażanych polityk. Chcemy, żeby różnorodne grupy mogły zabrać głos i mogły mieć wpływ na to, co się dzieje w kwestii wdrażanych polityk środowiskowych. Więc te właśnie narzędzia, takie e-partycypacji, mogą również być pomocne w zakresie osiągania innych celów w kwestii ochrony środowiska, mogą pomagać w lepszej alokacji inwestycji w zakresie ochrony środowiska, mogą pomagać wdrażać narzędzia, które są lepiej dostosowane do miejscowego kontekstu. I na poziomie takim lokalnym mogą również być narzędziami wspierającymi koszto-efektywność, ponieważ obywatele zawsze chcą wiedzieć, na jakie cele idą ich pieniądze, pieniądze podatnika. A zatem zachęcając do e-partycypacji, możemy również zidentyfikować te obszary, w których ciągle brakuje jeszcze nowych zdolności i zasobów cyfrowych. Myślę, że każdy rząd, czy to rząd centralny, czy to samorząd, mógłby skorzystać właśnie z takich narzędzi e-partycypacji, bo jeżeli mamy budować nowe zdolności w obszarze cyfryzacji, to te zdolności muszą być dostosowane do miejscowych potrzeb i te narzędzia cyfrowe muszą również służyć lokalnej społeczności. Dzięki narzędziom typu e-partycypacja będzie można również tworzyć budżety obywatelskie. Będziemy mogli również organizować spotkania online, w trakcie których będą uczestniczyć obywatele. To jest również stosunkowo nisko kosztowa metoda zrzeszania obywateli, którzy nie muszą fizycznie uczestniczyć w spotkaniu. I takie spotkania na pewno będą służyły lepszemu wzajemnemu zaufaniu, jeśli chodzi o podejmowane decyzje w zakresie reform środowiskowych i łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu. Pamiętajmy, że zarządzanie informacją jest bardzo istotne, musi być dostosowane do lokalnych potrzeb, ale dzięki komunikacji cyfrowej, dzięki dzieleniu się danymi i dzięki odwoływaniu się do standardów i ustalonych wskaźników może nam się udać monitorować sposób zarządzania informacją i danymi nawet na najwyższym poziomie. I już kończąc swoją wypowiedź, na tym slajdzie staram się Państwu pokazać, że chcieliśmy zobrazować jakoś udział poszczególnych interesariuszy w tym procesie i widzą Państwo, że te kwestie nadrzędne czy kwestie ogólne znajdują się w centrum naszego schematu, a na obwodzie mamy te poszczególne tematy, którymi się zajmujemy w
rozdziałach naszego sprawozdania. Bardzo dziękuję Peterowi, dziękuję Florinie i bardzo dziękuję pozostałym kolegom, którzy byli zaangażowani w pracę nad przygotowaniem tego sprawozdania. Bardzo dziękujemy Florianowi i dziękuję też za ten ostatni slajd, bo takie pomoce graficzne są zawsze mile widziane. A zatem w tej chwili bardzo chętnie wysłuchamy Państwa feedbacku. Ja przygotowałam kilka pytań, tak żeby Państwo wiedzieli właściwie, na czym nam najbardziej zależy, jeśli chodzi o feedback z Państwa strony. Czyli na przykład, czy te rekomendacje są jasne, są klarowne? Czy dla Państwa to jest całkowicie jasne, czego dotyczą nasze rekomendacje? Czy wydaje się Państwu, że niektóre z rekomendacji powinny być inaczej sformułowane? Czy chcieliby Państwo podzielić się z nami jakimiś ważnymi materiałami, które na przykład można podlinkować w oknie czatu? Jest taka możliwość i to też będzie dla nas bardzo pomocne. Mamy w tej chwili mniej więcej 50 osób na czacie, a więc bardzo proszę korzystać też z tej funkcji naszego spotkania. Jeżeli są jakieś ciekawe studia przypadków, którymi chcieliby się Państwo podzielić, to też proszę nam dać znać. A ci z Państwa, którzy są z nami stacjonarnie tu w Katowicach, bardzo chętnie też podejmiemy z Państwem dialog. Jeżeli mają Państwo jakieś komentarze na temat poszczególnych rekomendacji, jeżeli wiedzą Państwo, w jaki sposób te rekomendacje mogą być wdrożone w Państwa konkretnym kontekście działalności, to również z chęcią o tym usłyszymy. Chcę jeszcze powiedzieć Państwu, że być może te komentarze nie znajdą się w naszym podsumowaniu, w naszym oficjalnym raporcie z tego spotkania, ale na pewno będziemy się do nich potem odnosić w ramach naszych prac w sieci na rzecz polityki środowiskowej. A zatem to powiedziawszy, chcę Państwu teraz tutaj pokazać takie podsumowanie wszystkich rekomendacji. Wiem, że być może tego nie widać z daleka, więc ci z Państwa, którzy są z nami na miejscu, bardzo proszę, żeby Państwo może zbliżyli się do ekranu, a ci z Państwa, którzy się łączą online, mogą sobie powiększyć tę tabelkę. I teraz chciałabym już rozpocząć dyskusję taką o charakterze bardziej otwartym. Mamy mikrofon, możemy podejść z mikrofonem do Państwa, którzy będą się zgłaszać. Mamy tu mniej więcej 30 osób na sali i kolejną 50 na Zoomie. Na czacie widzę, że już się pojawiło sporo komentarzy, a więc ktoś po prostu musi przełamać lody i zabrać głos jako pierwszy. Widzę, zdaje się, taką osobę na platformie Zoom. Może po prostu najpierw przekażę głos współprowadzącemu na Zoomie, a w międzyczasie może Państwu też przyjdzie do głowy jakieś pytanie i pewnie to będzie pytanie, które jakieś nowe światło rzuci na nasze rekomendacje. Dziękuję bardzo, Florino. Chyba nie muszę mówić zbyt długo. Mam natomiast parę uwag i może zaleceń, w szczególności dotyczących wysłuchanych przez nas prezentacji. I tutaj głównie chciałbym skupić się na standardach. Oczywiście nie jest to rzecz całkowicie nowa, jeśli chodzi o standardy, także standardy interoperacyjności. Można by było pokusić się o wyjaśnienie poszczególnych scenariuszy mających na celu poprawę zarządzania interoperacyjnością. W niektórych częściach świata wydaje się, że te standardy są bardzo słabe i w ogóle dużo mniej wymaga się od administracji niż w innych krajach. Dlatego może warto byłoby o tych różnych doświadczeniach porozmawiać. Wiem o niektórych przypadkach dotyczących na przykład tego, co się w tej chwili dzieje w Dolinie Amazonii, ale nie tylko w Brazylii, ale także w innych
sąsiadujących z Brazylią krajach mamy problemy, więc proszę nie tylko o tej katastrofie środowiskowej do rzeczy Amazonii mówić, ale także zwrócić uwagę na i inne ogromne, ogromne straty, które ponosi środowisko naturalne na całym świecie. A więc wzywam w taki sposób dość desperujący do tego, by zwrócić uwagę na te bardzo poważne problemy. Dziękuję, Horst. Jeśli dobrze zrozumiałam, wzywasz nas do bardziej szczegółowego przedstawienia zaleceń w konkretnych przypadkach katastrof środowiskowych, tak? Chcę, żebyśmy bardziej konkretnie do nich się odnieśli. Rozumiem. Czy dobrze czytam twoje intencje? Tak jest. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby się zgłosić, albo można podnieść tą łapkę na funkcji czatu, albo zadać nam pytanie tutaj bezpośrednio w sali. Jeżeli ktoś ma taką ochotę, proszę po prostu podnieść rękę. O, mamy kogoś i zaraz oddam mu mikrofon. Dziękuję bardzo. Reprezentuję Liberię. Dopiero wszedłem na tą sesję. Z uwagą wysłuchałem prezentacji. W szczególności interesuje mnie zakres tworzenia polityk na rzecz ochrony środowiska. Ale mówiliśmy także o konieczności zapewnienia równouprawnienia w kontekście dostępu do treści, także na przykład takich treści, jakie przedstawiane są podczas naszej konferencji, a zatem uczestnictwo elektroniczne, włączenie, dostęp do internetu. Mnie ten temat bardzo interesuje także z punktu widzenia dostępnych zasobów. Bardzo ważne jest także to, o czym wspominaliście Państwo, mianowicie inteligentna gospodarka odpadami. I tutaj niezwykle istotne jest właściwe wykorzystanie technologii. W wielu obszarach technologia poszła już bardzo do przodu, a nie zawsze jesteśmy w stanie w sposób wystarczająco ostrożny te nowoczesne technologie stosować do samego końca cyklu, czyli łącznie z gospodarką odpadami. Na to chciałem zwrócić uwagę. Pamiętajmy, że szereg problemów, z którymi walczą poszczególne kraje, na przykład w Afryce, można byłoby lepiej tymi problemami zarządzać, jeżeli będziemy działać wspólnie. I tym obszarem jest właśnie gospodarka odpadami. Tym jednym z tych elementów jest gospodarka odpadami właśnie. A zatem zalecenie konkretne, co można zrobić. Więc jeszcze raz podkreślam, że właśnie obszarem wspólnej pracy powinno być tak zwane e-waste, czyli inteligentna gospodarka odpadami. Wydaje mi się, że na tym obszarze powinniśmy skupić naszą uwagę. I to jest, wydaje się, taki element, gdzie na pewno więcej ludzi powinno poświęcić swój czas. Być może warto byłoby nawet zorganizować takie coroczne spotkanie, wręcz można powiedzieć coroczną konferencję poświęconą właśnie zarządzaniu odpadami. I na tą tematykę chciałbym zwrócić szczególną uwagę. Dziękuję bardzo. Jeśli dobrze odczytałam pana intencje, rozumiem, że domaga się pan zwiększenia wysiłków na rzecz inteligentnej gospodarki odpadami. Promuje pan także, czy chciałby pan także promować współpracę międzynarodową w tym zakresie? Mówił pan także o tym, że być może kryzys związany z gospodarką odpadami oznacza w ogóle kryzys odpowiedzialności, tak? Dziękuję bardzo. Wiem, że parę osób już chciało podjąć temat gospodarki odpadami i zdaje się, że Leonardo podniósł rękę, bo będzie chciał odpowiedzieć. Tak, w rzeczy samej.
chciałbym odpowiedzieć na te uwagi. Gospodarka odpadami to jest rzeczywiście problem bardzo poważny i my wspominamy o nim w naszym raporcie. Pamiętamy, że miliony ton odpadów co roku trafiają do naszego środowiska i musimy z tymi odpadami sobie radzić. Oznacza to także potężne wyzwanie finansowe, ponieważ około 60 miliardów dolarów rocznie tracimy poprzez zasoby, których nie jesteśmy w stanie ponownie spożytkować. Całość odpadów, które nie podlegają recyklingowi, to jest tak naprawdę dla naszej gospodarki strata. I Organizacja Narodów Zjednoczonych zwraca na to szczególną uwagę. Jest to jeden z elementów łańcucha dostaw, oczywiście ten końcowy, ale myślę najważniejsza jakby koncepcja jest taka, że powinniśmy uczynić wszystko, aby produkować mniej niż w ostatnich latach, aby dłużej użytkować wyprodukowane przez nas rzeczy, urządzenia i aby starać się opóźniać moment, w którym dane urządzenie, dana rzecz będzie musiała trafić jako odpad bez możliwości ponownego wykorzystania. I oczywiście także musimy stwarzać takie rozwiązania, które pozwolą nam wykorzystywać materiały pozwalające na recykling, pozwalające na lepsze spożytkowanie i pozwalające na lepsze przyczynienie się do ochrony środowiska w momencie, kiedy takie urządzenie trafia już jako odpad. I taką decyzję, czy taki proces należy planować od samego początku, momentu pozyskiwania surowców do produkcji danego urządzenia czy danego elementu. Wydaje się na pierwszy rzut oka, że w naszym raporcie my nie mówimy o tak szczegółowych zagadnieniach, ale jednak w momencie, kiedy zastosujemy takie spojrzenie od dołu do góry, to wówczas wydaje się, że te szczegóły również i w naszym raporcie będzie można odnaleźć. Oczywiście kluczowe jest zdefiniowanie problemu. Kolejnym etapem jest wypracowanie odpowiednich rozwiązań, które tym problemom pozwolą nam zaradzić. Tak więc dziękuję bardzo za te uwagi, które na pewno popychają już nas w kierunku dalszych działań. Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze pytanie na czacie do wszystkich panelistów. Tu mamy pytanie dotyczące tak zwanych efektów rebound. Czy wszyscy z Państwa podczas pracy nad raportem w sieci na rzecz polityki środowiskowej na ten mechanizm rebound, mechanizm odbicia zwrócili uwagę? Wydaje się, że rzeczywiście może się pojawiać nagłe zapotrzebowanie, wzrost zapotrzebowania na dany produkt, na dany element i to ma właśnie tak zwany efekt odbicia na celu. Czy ktoś z Państwa chciałby o tym powiedzieć? Niektórzy z panelistów się zgłaszają, tak? Czym mam odpowiedzieć? Bardzo proszę. Skoro włączyłaś już mikrofon, to bardzo proszę. Ilias się także łączy, widzę. Skoro nikt nie chce odpowiedzieć na to pytanie, to może ja kilka słów pozwolę sobie powiedzieć. Otóż rozwiązania cyfrowe mają naturalnie pozytywny efekt pod warunkiem naturalnie, że działają w pewnych ramach. Posłuchajmy się przykładem. Na przykład właśnie mobilność połączona. Mam tutaj na myśli mobilność w kontekście transportu, czyli zamiast zawsze jeździć własnym samochodem, korzystamy z połączonych modalności, by najpierw z własnego domu przez miasto się przemieścić, a potem korzystać z innych źródeł czy z innych typów transportu. No ale oczywiście jest tutaj szereg elementów, które trzeba rozważyć. Czy rzeczywiście jesteśmy w stanie całkowicie zrezygnować z samochodu? Bo jeżeli i tak musimy mieć samochód, by
jakichś innych okolicznościach wykorzystać, to niewielka jest tak naprawdę korzyść płynąca z tej interoperacyjności. Druga sprawa to samochody przyszłości. Najprawdopodobniej w przyszłości samochody automatyczne, samochody bez kierowcy będą codziennością na naszych drogach, czyli autonomiczny ruch stanie się naszą rzeczywistością. No i wyobraźmy sobie, jak to będzie wyglądać, jak ten transport będzie kształtował nasze środowisko i w jaki sposób wpłynie na przykład na rynek samochodowy. I tego typu rozważania trzeba zawsze wpleść w ocenę skuteczności czy efektu odbicia danej technologii cyfrowej. Być może czasami korzyści, znaczy mamy nadzieję, że korzyści będą większe niż koszty, ale na przykład w dziedzinie rolnictwa. Oczywiście możemy starać się sprzedawać z drona płody rolne wszystkim i w ten sposób zapewnić interoperacyjność i połączenia także poprzez łącza satelitarne. Internet rzeczy mógłby być tutaj wykorzystywany do składania zamówień, ale czy rzeczywiście o to chodzi? Czy rzeczywiście korzyści płynące z zatrudnienia tej najnowszej technologii do dystrybuowania płodów rolnych jest wyższe niż na przykład zaprzęgnięcie tej samej technologii w badania na rzecz tworzenia upraw wolnych od pestycydów? Czy nie lepiej na tym się skupić? Czy nie lepsza byłaby tego typu inicjatywa, która także mogłaby się okazać rozsądniejsza pod względem kosztowym? Cały szereg przykładów można tutaj mnożyć, na przykład efektywność energetyczna budynków, procesy przemysłowe, a zatem pamiętajmy, rozwiązania cyfrowe rzeczywiście to są cudowne, cudowne rozwiązania, pod warunkiem jednakowoż, że działamy w pewnych ramach, że pilnujemy tych efektów odbicia i że jesteśmy w stanie nimi właściwie zarządzać. Jeszcze ja chciałbym dodać kilka słów na temat efektu odbicia. Jeżeli z czasem będziemy odnotowywać znaczący wzrost śladu węglowego i tym samym kosztu węglowego danego procesu, to także trzeba pamiętać, że to użytkownik będzie ponosił wyższe koszty i tym samym ten efekt odbicia pójdzie w przeciwnym kierunku niż zamierzaliśmy. Trzeba zatem przyznać, że czasami będziemy musieli zwiększyć koszt węglowy po to, by uzyskać lepszą efektywność zastosowania danego rozwiązania. A zatem też do tego równania trzeba włączyć czy uwzględnić takie elementy jak rosnącą cenę śladu węglowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję Iliasowi, który w tej chwili, jak widzę, jest w siedzibie Komisji Europejskiej i pracuje nad paszportem cyfrowym, także w kontekście rozwiązań cyfrowych. Czy ktoś z Państwa chciałby się jeszcze wypowiedzieć na temat efektu odbicia? Mnie ciekawi odpowiedź na dodatkowe pytanie, jeśli można, chciałabym zadać to pytanie. Otóż w jaki sposób jesteśmy w stanie zlokalizować, w kontekście dostosować do danej lokalizacji, bądź wręcz ukustomizować rozwiązania do poszczególnych warunków, okoliczności czy otoczenia, bo musimy zrobić wszystko, by stosowane technologie cyfrowe były dostosowane do lokalnych warunków. W jaki sposób ocenić to otoczenie lokalne? Czy może ktoś ma lepszy pomysł? A być może w naszych rekomendacjach powinno się znaleźć odniesienie do tego, że niezbędne jest jakby dostosowanie dostępnych cyfrowych rozwiązań do okoliczności. Dziękuję bardzo i oddaję głos także Horstowi, który także zdaje się na czacie został zapytany o podobną kwestię. Myślę, że trzeba uwzględnić wszystkich interesariuszy, także tych, którzy działają w zupełnie odmiennych okolicznościach od naszych, czyli także i oczywiście
prywatnych obywateli, ale także instytucje, sektor administracyjny, więc wszystkie te rekomendacje, o których mówimy, powinny prawdopodobnie uwzględniać specyfikę odbiorcy. Czy tak się dzieje? No to jest pytanie. Ja się zastanawiam nad stworzeniem takiego systemu zachęt. Jaka byłaby zachęta do takiego właśnie projektowania rozwiązań, żeby one szybko nie stawały się nieaktualne, przedawnione? Zastanawiam się nad tym też z takiej perspektywy konsumenta, z perspektywy końcowego użytkownika. Jeśli mógłbym ja się włączyć, jeżeli zmienimy nasz model biznesowy z takiego modelu biznesowego, który jest napędzany ilością, jeżeli ten model biznesowy zmienimy na model bardziej usługowy, to będziemy właśnie mieć takie zachęty do tego, żeby cały czas rozwijać takie usługi i produkty, które będą odpowiednio trwałe, ponieważ nasi konsumenci będą o tym decydować. A więc będziemy mieć zachętę do tego, żeby tworzyć takie produkty, urządzenia, które są trwałe, które nie wychodzą szybko z użycia, ponieważ będziemy przede wszystkim dostawcami usług. To jest też prawdą w odniesieniu do każdego sektora, nie tylko urządzeń elektronicznych. Bardzo dziękuję. Myślę, że tutaj Organizacja Narodów Zjednoczonych też może odegrać bardzo ważną rolę w zakresie lobbowania takich trwałych rozwiązań, zrównoważonych rozwiązań w rozmowach ze spółkami technologicznymi. Teraz na przykład spółki telekomunikacyjne, centra baz danych w tej chwili działają na zasadzie leasingu i przechodzą kilka takich cyklów renowacyjnych, żeby dany model był zrównoważony, żeby był zyskowny, rentowny, to no, pamiętajmy, że trzeba zapewnić określoną marżę zysku, ale na razie te rozwiązania, o których mówimy, dotyczą tylko większych urządzeń, a powinny dotyczyć wszystkich urządzeń elektronicznych. Bardzo dziękuję. Davidzie, mam wrażenie, że chciałeś coś dodać. Wydaje mi się, że jest taki model, który jest nam wszystkim bliski. Mianowicie, jeżeli łączymy się kablem do internetu, to przecież my również płacimy za serwisowanie tego łącza. I wówczas dostawca internetu jest zainteresowany tym, żeby dany router był jak najbardziej trwały, żeby nie trzeba było go wymieniać. I wydaje mi się, że w tej chwili jednak coraz to częściej również producenci, dostawcy dbają o to, żeby te urządzenia były trwałe, żeby były właśnie zrównoważone. David, widzę, że chcesz coś powiedzieć. Ale jeszcze Jesse. Ja właśnie zostałam poproszona o to, żeby zmienić swój router. Zapytałam wtedy serwisanta, co mam zrobić ze starym routerem. On powiedział po prostu wyrzuć. Byłam naprawdę wstrząśnięta, bo ja mieszkam w Australii i okazuje się, że w całym kraju tak to właśnie wygląda. Stary router się po prostu wyrzuca, montuje się nowy. Dla mnie to jest szaleństwo. Zastanawiam się, co możemy tak naprawdę z tym zrobić. Jaka powinna być w tym zakresie nasza rekomendacja, jeżeli chcemy działać odpowiedzialnie, jeżeli chcemy, żeby to była rzeczywiście gospodarka o obiegu zamkniętym. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Chciałbym dodać jeszcze coś od siebie. Mianowicie, jeśli chodzi na przykład o systemy zapewnienia żywności i wody, bardzo często podejmowane decyzje o charakterze politycznym są podejmowane, ponieważ są po prostu modne,
ponieważ dane rozwiązanie technologiczne jest na czasie, ale są to rozwiązania, które nie bazują na bardzo pogłębionych badaniach. I zwłaszcza jeśli chodzi o systemy IT, to najczęściej to są takie systemy, które są opracowywane w państwach rozwiniętych i to są takie z góry narzucone rozwiązania. Natomiast są przecież takie grupy społeczne, które dokładnie wiedzą, jakie są ich potrzeby, które mają odpowiednie doświadczenie i dostęp do lokalnych danych. I myślę, że musimy tego typu narzędzia stosować w sposób bardziej inteligentny, w taki sposób, który będzie możliwie jak najbardziej wydajny, tak żeby rzeczywiście te rozwiązania stanowiły wartość dodaną. A te niezamierzone skutki, skutki z odbicia, o których mówimy, wynikają z tego, że konkretne rozwiązania zostały wdrożone na przykład tam, gdzie nie powinny były być wdrożone, ponieważ nie są dostosowane do lokalnego kontekstu. Myślę, że to obserwujemy wszędzie na świecie, że bardzo często rozwiązania ICT są wdrażane w jakimś miejscu, a nie są skuteczne. Nie są skuteczne, ponieważ u samych podstaw niewłaściwie zdefiniowano wymagania biznesowe w danym obszarze. Więc mnie się wydaje, że naprawdę w tym kontekście naszej rozmowy o efekcie z odbicia, o niezamierzonych skutkach wprowadzania nowych cyfrowych technologii, bardzo ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, gdzie te nowe technologie są potrzebne, jak powinny być tam zastosowane. I przecież nam wszystkim chodzi o to, żeby nie generować jeszcze więcej odpadów w związku z wdrażaniem technologii ICT. A jeśli chodzi o gospodarkę usługową, bo był taki komentarz wcześniej, to tutaj oczywiście też widzę pewne wady, zwłaszcza jeżeli myślimy o globalnym południu, to tutaj firmy serwisujące najczęściej mieszczą się w krajach globalnej północy i te usługi będą po prostu leasingowane, a chodzi nam o to, żeby, no, podobnie jak rozwijając obszar rolnictwa, chodzi o to, żeby wzmacniać możliwości, zdolności rozwoju tego sektora na miejscu, w lokalnym kontekście, a nie tylko sprzedawać nasiona, które odbierają od nas rolnicy, a potem i tak muszą się zgłosić po kolejne zakupy. Wczoraj również w ramach sieci na rzecz polityki środowiskowej rozmawialiśmy o tym, że na pewno nasz raport może być bardziej pogłębiony w przyszłości i na to czekamy właśnie. Będziemy chętnie współpracować z Państwem w tym zakresie. Bardzo dziękuję za te uwagi. Współmoderator Daniel dał mi znać, że pojawiają się też pytania na czacie, ale chciałabym także przekazać mikrofon Państwu tutaj zgromadzonym na miejscu w Katowicach. Wydawało mi się, że ktoś się zgłaszał. Dzień dobry. Rzeczywiście mam pytanie, czy może raczej komentarz. Nazywam się Rachel Gatto. I jestem przedstawicielką siostrzanej sieci na rzecz polityki w zakresie rzeczywistego dostępu do internetu. Bardzo dziękuję za umożliwienie mi zabrania głosu. Widzę, że pojawia się bardzo wiele synergii w trakcie paneli dyskusyjnych szczytu cyfrowego IGF. I tutaj chciałabym nawiązać właśnie do kwestii rzeczywistego dostępu. Mówiliśmy o tym już wczoraj, że rzeczywisty dostęp oznacza różne rzeczy dla różnych osób. Dla niektórych oznacza to możliwość komunikowania się z rodziną, dla innych oznacza to możliwość dostępu do edukacji, dla innych oznacza to możliwość uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej i tak dalej.
I teraz przysłuchując się Państwa dyskusjom, pomyślałam sobie, że jedną z cech rzeczywistego dostępu do internetu jest również zrównoważony rozwój środowiska. O tym wcześniej nie mówiliśmy, ale wydaje mi się, że w ramach naszych różnych sieci na rzecz tworzenia nowych polityk to byłoby ważne zagadnienie i może warto byłoby to też odnotować. Bardzo dziękuję. Bardzo słuszna sugestia. Oczywiście nie chcielibyśmy nadmiernie poszerzać naszego sprawozdania, bo jednocześnie zależy nam na tym, żeby nasze raporty były możliwie konkretne. A ponieważ rozwój zrównoważony i zrównoważony rozwój środowiska oznaczają różne rzeczy dla różnych osób, to być może rzeczywiście należałoby to lepiej zdefiniować i bardzo dziękuję za ten komentarz. Zostały nam dosłownie 3 minuty. Nie chciałabym nikogo pospieszać, ale jeżeli są jeszcze jakieś bardzo zwięzłe pytania, to myślę, że mamy czas na jedno, może dwa pytania. A jeżeli Państwo w tej chwili nie mają pomysłu na pytanie, to można również z nami się skontaktować poprzez e-mail. Bardzo chętnie otrzymamy od Państwa takie uwagi zwrotne. Jeżeli wydaje się Państwu, że coś nam umknęło, czegoś nie omówiliśmy, to bardzo proszę dać nam znać. W każdej chwili można się z nami skontaktować. Dziękuję za mikrofon. My tutaj sporo mówimy o rozwiązaniach o charakterze ściśle technicznym i oczywiście takie rozwiązania są bardzo potrzebne, ale chciałbym też nieco rozszerzyć zakres naszej rozmowy, ponieważ wiele rozwiązań technicznych nie pomoże nam w osiągnięciu tego celu, o którym mówimy, a więc nie pomoże nam przesunąć się z pozycji gospodarki przede wszystkim skoncentrowanej na zysku w kierunku gospodarki współdzielonej. A w tej chwili przed takim wyzwaniem stoimy. Mamy coraz to więcej produktów, które nie są już wykorzystywane przez jednych, a mogłyby być wykorzystywane przez innych ludzi na świecie. I jest to taki jeden z aspektów właśnie zrównoważonego zarządzania środowiskiem. Myślę, że powinniśmy również mówić o takich zmianach mentalności, zmianie sposobu myślenia poza dyskusją na temat wdrażania nowych rozwiązań technicznych. Bardzo dziękuję. I teraz chciałabym poprosić Daniela, czyli mojego współmoderatora, o kilka słów na zakończenie naszego spotkania. Bardzo Ci dziękuję, Florino. Postaram się być bardzo zwięzły, ponieważ rzeczywiście czas nam się już kończy. Tak jak powiedziała Florina, rok temu, w grudniu, podczas szczytu IGF, rozpoczęliśmy pracę naszej grupy. Ale właściwie dopiero 20 kwietnia spotkaliśmy się wszyscy w pełnym gronie. Więc mówimy tak naprawdę o 8 miesiącach prac. Spotykamy się od kwietnia raz w miesiącu. Spotykamy się również podczas innych towarzyszących wydarzeń. Chciałbym podkreślić to, że ciągle borykamy się z pandemią COVID-19, że współpracujemy w ramach grupy międzynarodowej. To są osoby mieszkające w różnych strefach czasowych, a mimo tego w ciągu ostatnich 8 miesięcy udało nam się sporządzić ten raport. Moim zdaniem to jest imponujący wynik i świadczy to o tym, jak dużo czasu, jak dużo wysiłku każda z tych osób włożyła w powstanie tego sprawozdania. Chciałbym powiedzieć, że na dość wczesnym etapie, wydaje mi się, że to było jeszcze w kwietniu, zdecydowaliśmy, że to sprawozdanie ma być zwięzłe, ma być zrozumiałe, że to nie ma być kolejny teoretyczny dokument o charakterze bardzo akademickim. Chcieliśmy, żeby to był dokument zrozumiały dla decydentów, dla bardzo szerokiego grona odbiorców.
zauważą Państwo pewnie, że to jest zaledwie 3, może 4 rekomendacje w każdym z rozdziałów, bo właśnie na tym nam zależało, żeby to były te najważniejsze rekomendacje, które odnoszą się do kwestii wymagających bardzo pilnego podjęcia działań. I mam nadzieję, że Państwo będą w stanie to docenić, jak również zauważą pewne niuanse, które udało nam się jednak w tych rekomendacjach przemycić. Odbyliśmy też konsultacje dotyczące aktualizacji tego sprawozdania w listopadzie i rzeczywiście zgadzamy się co do tego, że w tym raporcie należy uwzględnić perspektywę krajową. Wiele wyzwań nas tutaj jeszcze czeka na tym skrzyżowaniu dróg między zarządzaniem środowiskiem a nowymi technologiami. Mam nadzieję, że tegoroczna edycja Forum IGF będzie również bardzo dobrą platformą i nada nam nowy impet na drodze do aktualizowania tych rekomendacji. Ale rzeczywiście to są duże wyzwania. My na pewno skorzystamy z Państwa feedbacku, ponieważ chcemy, żeby ta specjalistyczna wiedza przydała się zainteresowanym nią osobom. I chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, mianowicie mamy nadzieję, że uda nam się zgromadzić jak najwięcej konkretnych studiów w przypadku, tak żeby te teoretyczne koncepcje mogły znaleźć odzwierciedlenie w bardzo konkretnych zastosowaniach. Więc te studia przypadku będą nadawały taki walor bardziej praktyczny temu sprawozdaniu. Mam nadzieję, że wiele organizacji sektora prywatnego, które tu są reprezentowane podczas szczytu IGF, będzie chciało z nami nawiązać współpracę i że będzie skłonnych do podzielenia się z nami takimi konkretnymi przykładami i studiami przypadku. Bardzo intensywnie współpracujemy z różnymi partnerami. Informacje na temat naszych prac również promujemy w ramach spotkań ekspertów wysokiego panelu ONZ. I na koniec powiem, że bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj być z Państwem jako współmoderator tej sesji. Bardzo dziękuję. Musimy już kończyć. Ja mam takie doświadczenie, że czasami po prostu organizatorzy wyłączają mikrofon, więc dziękuję bardzo, Danielu, że Twój komentarz był tak zwięzły. A na koniec chcę tylko powiedzieć ogromnie dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do zorganizowania tego panelu. Dziękuję współorganizatorom, dziękuję mojemu współmoderatorowi, dziękuję panelistom, dziękuję Państwu zgromadzonym tutaj na miejscu, jak również w przestrzeni wirtualnej na platformie Zoom. Mam nadzieję, że się wkrótce wszyscy spotkamy i bardzo proszę być z nami w kontakcie, jeżeli Państwo tylko będą chcieli przesłać nam jakieś swoje uwagi. Serdecznie dziękuję.